Paweł, sport sportowe, lovelowe. Znajduje się w wrocławskiej hali Orbita. Przed chwilką zakończył się mecz młodziczek, czyli tych zespołów młodszych, Wolej Wrocław kontra AZS AWF Wrocław. Fantastyczne emocje, natomiast w sporcie, gdzie występują dzieci, występuje młodzież, nie liczą się wyniki, liczy się stały rozwój. Stały rozwój, ponieważ później w tym sporcie seniorskim już jest prawdziwa rywalizacja. Natomiast tutaj fantastyczne 5 setów pomiędzy zespołem właśnie Wolej Wrocław, który był gospodarzem tego pojedynku, a AZS-em, AWF-em Wrocław. Fantastyczne 5 setów, które ostatecznie wygrały zawodniczki AZS-u, AWF Wrocław. Pomimo tego, że piłki meczowe miały już siatkarki Wolej Wrocław, to zostały one obronione, a później swoją piłkę meczową wykorzystał zespół AWF-u. Proszę sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Zawodniczki AWF-u szczęśliwe, zawodniczki Wolej Wrocław no, rozciągające się, natomiast chyba nie do końca zadowolone z przebiegu ostatecznego tego pojedynku. Co mnie tutaj zaciekawiło mnie bardzo duża, jak na takie mecze, liczba kibiców. Wydaje się, że to ciągle może rosnąć, jeżeli będziemy promowali właśnie ten sport w wykonaniu dzieci i młodzieży. I tą właśnie rywalizację w takich ligach kadetek, młodziczek, a także juniorek. Ja wspomniałem na początku o tym, że tutaj mecz młodziczek, przepraszam, jednak nie, natomiast mecz kadetek oczywiście, mój błąd, kadetki Wolej Wrocław, kadetki AZS-u, AWF-u Wrocław. Tak to wszystko tutaj wygląda. Pamiątkowe widzimy, będzie zdjęcie na siatce. Natomiast no, fantastyczna hala Orbita, w której rozgrywa się mnóstwo wydarzeń sportowych, no, szczególnie te tutaj siatkarskie. Jeszcze dzisiaj seniorski zespół Wolej Wrocław podejmie u siebie grupę Azoty Chemik Police. Fantastyczna reakcja, proszę spojrzeć. Fantastyczna reakcja rodziców, kibiców zespołu AZS-u, AWF-u Wrocław. No, coś takiego oczywiście należy promować. Super, cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tym wydarzeniu, pomimo gdzieś tam braku czasu, jednak udało mi się znaleźć kilkadziesiąt tych minut, żeby sobie tutaj spędzić miło czas z tą siatkówką właśnie na tym poziomie juniorskim, konkretnie w wykonaniu kadetek. Zobaczymy, jakie będą losy tych siatkarek. Być może kiedyś trafią do poważnych klubów, być może polskich, być może zagranicznych i być może do reprezentacji Polski. Być może o nich kiedyś usłyszymy. Zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Tyle ode mnie na teraz z wrocławskiej hali Orbita. Paweł Skor.